chcieliśmy się spotkać i porozmawiać na temat debaty politycznej, takiego przestrzeni, żeby znaleźć i zacząć uświadamiać mieszkańców, i nie tylko mieszkańców, ale społeczeństwo nasze, że jeżeli nie będziemy robić żadnych konsultacji, takich spotkań, które nawet jak dzisiaj tutaj mają miejsce, warsztatów, to nic nie będziemy mogli ani doprowadzić do niczego, ani też nie będziemy mogli nic zmieniać w naszej świadomości, w naszym otoczeniu. Takie miejsca jak dzisiaj tutaj i takie szkolenia mają za zadanie pokazać i przedstawić Państwu i też wszystkim osobom, które będą tutaj przychodzić i będą nas odwiedzać, co to jest demokracja, jakie daje nam możliwości i jak z niego możemy korzystać. Między innymi, tutaj tak samo kolega będzie to przedstawiał, drugi kolega będzie też to referował i o godzinie 19 będzie debata z ja i będzie Agnieszka występować. Oddaję głos. Dziękuję bardzo panie prezesie za zaproszenie. Dziękuję państwu za tą możliwość przedstawienia państwu trzech warsztatów dotyczących demokracji bezpośredniej. Ja nazywam się Arkadiusz Regiec i Tomasz Snowiec. Przyjechaliśmy do państwa z Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Zajmujemy się promocją tejże demokracji bezpośredniej od tego roku, chociaż demokrację bezpośrednią mamy w swoim sercu, można powiedzieć, od zawsze, od kiedy wstecz sięgniemy pamięcią. Bez demokracji bezpośredniej nie ma żywego odbioru, żywego społeczeństwa i jesteśmy tutaj po to, żeby tą zmianę promować, żeby dawać wam narzędzia, żeby w całej Polsce promować i dawać narzędzia małym wspólnotom, które to małe wspólnoty budują tą wielką, całą wspólnotę narodową, jaką jest Polska. Ja jeszcze powiem, że bardzo się cieszymy z tego spotkania w Piotrkowie Trybunalskim. To jest wielkie miasto dla polskiej tradycji demokratycznej i parlamentarnej. No w końcu to w Piotrkowie Trybunalskim miało miejsce pierwsze posiedzenie parlamentu, Sejmu i Senatu. Więc jest to miasto dla polskiej demokracji bardzo zasłużone. A najważniejsze jest to, że ta demokracja nie jest tylko zapisana w książkach, ale że państwo swoim działaniem, swoim projektem referendalnym tak naprawdę napiszą na nowo historię demokracji w Polsce i odświeżają cały czas tradycje. Bo jeżeli chcemy być silnym społeczeństwem, silną społecznością, silnym państwem społecznym, to musimy na nowo pisać historię. Także ja bardzo dziękuję wam za te działania, za to, że na nowo piszecie tą historię demokracji. Tak, o tym pewnie jeszcze będziemy więcej na debacie mówić, ale też ja chciałem podkreślić, że nawet jeżeli wam nie uda się tutaj z tego orzeczenia sądu skorzystać i przeprowadzić tego referendum ze względu na terminy, to jeżeli to orzeczenie się obroni, to dla całej demokracji w Polsce, jej poziomu praktyki oraz tego, jak wygląda możliwość korzystania z praw obywatelskich, z prawa do referendum, ale też z prawa do różnych inicjatyw, to wszystko będzie, jakby to orzeczenie sądu jest naprawdę pod tym względem bardzo ważne i myślę, że w tej chwili jest jeszcze bardzo niedoceniane, a naprawdę to jest coś, co powinno się zapisać w podręcznikach, przynajmniej w podręcznikach do prawa. Dokładnie tak, to jest bardzo istotne, bo to, co dzisiaj tutaj robicie, będzie promieniowało na całą Polskę. Kilka dni temu mieliśmy spotkanie w Starachowicach, będziemy mieli następne spotkania. Zawsze staramy się spotykać z tymi aktywnymi wspólnotami społecznymi, które mogą promieniować na resztę. Bo często to, co robicie lokalnie, jest bardzo istotne, ale jest istotne nie tylko dla was, nie tylko dla waszej gminy, ale jako przykład dla innych gmin, dla innych miast w Polsce i dla innych obywateli. Często nam się wydaje, że jesteśmy małą organizacją, to może nie jest takie znaczące, ale wbrew pozorom przykład Piotrkowa jest bardzo mocno promieniujący na Polskę. I dlatego też tutaj jesteśmy, dlatego chcieliśmy się z wami spotkać, dlatego chcieliśmy wam dostarczyć narzędzi. Nie jest to nasze pierwsze spotkanie, nie jest też to nasze pierwsze działanie, z którym tu przyjeżdżamy. Mam nadzieję, że to jest wstęp do wzajemnego poznania się i do dalszego wzajemnego kreowania demokracji bezpośredniej, w którą bardzo mocno wierzymy. Porządkowo tylko opowiem, że mamy taki cykl trzech szkoleń.
te szkolenia to jest szkolenie dotyczące demokracji bezpośredniej we własnej organizacji i znaczeniu. Drugie szkolenie dotyczy szkolenia, jak pozyskiwać finansowanie, bo polityką i działaniami obywatelskimi jest dokładnie tak jak z wojną, czyli na wojnę i do działań obywatelskich są potrzebne pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. I trzeci moduł szkoleniowy to moduł szkoleniowy dotyczący petycji i dotyczący lokalnych inicjatyw uchwałodawczych. Tak. Też będzie oczywiście o referendum, ale akurat tutaj podejrzewam, że wiele tłumaczyć nie będziemy musieli. Natomiast myślę, że w tym miejscu warto przejść do tego, że jak być może wiecie, demokracja bezpośrednia to jest coś, co mamy zapisane w najważniejszym akcie prawnym w Polsce, czyli w Konstytucji, bo już w artykule 4 mamy powiedziane, że władza zwierzchnia należy do narodu, i naród sprawuje swoją władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio. Od tego zwrotu z artykułu 4 Konstytucji lub bezpośrednio wzięła się nazwa naszego portalu i to jest taki brand, pod którym przyjęliśmy działania, ponieważ w Polsce dość często o tym się zapomina i tego bezpośredniego działania jest mniej, ale także wychodząc od dołu, ponieważ stowarzyszanie się też jest wartością konstytucyjną wyrażoną w artykule 58. Chcemy wyjść właśnie od dołu, czyli od stowarzyszeń, ale też fundacji. Także jeżeli to są jakieś... Czasami nie ma formalnie zarejestrowanego stowarzyszenia, ale są różne grupy społeczne, które działają w sposób nieformalny. Na tym poziomie bardzo często ta demokracja wygląda lepiej. Natomiast to może być jeszcze poprawione, ponieważ nie wiem, co byście odpowiedzieli na pytanie, jaki jest najważniejszy organ w stowarzyszeniu, co jest najważniejsze. Bardzo często my w odpowiedziach słyszymy prezes, zarząd, ludzie, a konkretnie akurat w przypadku stowarzyszeń jest to walne zebranie członków i to tak naprawdę walne zgromadzenie członków, czyli zgromadzenie właśnie ludzi, tworzących to stowarzyszenie, ludzi, którzy rzeszyli się w tym stowarzyszeniu, to do nich należy podjęcie najważniejszych decyzji, wyznaczanie kierunków, działań. I tak naprawdę to oni powinni być, i w stowarzyszeniach bardzo często są, tym podmiotem, który podejmuje najwięcej decyzji. I w trakcie tego szkolenia też chcemy wskazać na to, że walne zgromadzenie to się wydaje, co może zrobić. No, zatwierdzić wykonanie jakiegoś budżetu, wybrać władzę. Nie wiem, czy u was akurat, czy wy działając w ramach referendum, czy za tym stało już wcześniej jakieś utworzone stowarzyszenie. Działaliście jako grupa nieformalna, ale być może w przyszłości jakieś stowarzyszenie powstanie. Więc chcemy tutaj pokazać, że członkowie, a także sympatycy mogą podejmować bardzo wiele decyzji i to nie chodzi też tylko o to, że jakąś abstrakcyjną wartość przez to wyrażamy, ale chcemy wskazać, że po prostu w ten sposób realizujemy bardzo wiele celów. To jest po prostu dla organizacji, dla stowarzyszeń bardzo korzystne. No i oczywiście od dołu do góry idzie później przykład. Dokładnie. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że całe nasze działania są sponsorowane też przez prezesa Rady Ministrów, stąd się wziął budżet w ogóle naszej fundacji i z tego budżetu czerpiemy, jeżeli chodzi o te szkolenia. Cieszymy się, że te pieniądze trafiły na promocję demokracji. Nie tylko na promocję demokracji, ale to, o czym mówimy, to jest również system informatyczny, który będziecie mieli możliwość skorzystać z tego systemu bezpłatnie, jak większość organizacji w Polsce, a w zasadzie wszystkie, które będą chciały z tego skorzystać. Narzędzie cyfrowe, które pomoże w głosowaniu, w debatowaniu, w organizacji, no bo organizacje same muszą się organizować. To jest bardzo istotny element. Jeszcze raz, ten artykuł 4, gdzie władza należy do narodu i jest sprawowana poprzez przedstawicieli lub bezpośrednio, to jest coś, co legło u fundamentu naszej organizacji i coś, co w Polsce jest jakby prześnione. No bo zwróćcie uwagę, gdzie my mamy tą władzę bezpośrednio?
Ona jest blokowana. W zasadzie nie ma referendów lokalnych albo są one utrudnione. Referenda ogólnopolskie są utrudnione. My mamy problem z tym, z tą realizacją tego artykułu 4 Konstytucji. Jest władza przez przedstawicieli, ale władzy bezpośredniej, ta władza bezpośrednia jest ograniczona. No, przykładem jest wasze referendum, przykładem jest skandaliczne potraktowanie tych głosów, prawda? To, o czym mówił Tomek, czyli że walne zgromadzenie członków jest najistotniejszym i podejmującym decyzję w stowarzyszeniu każdym, w organizacji, władzą jakby najwyższą stowarzyszenia, to jest bardzo istotne, bo tutaj dochodzimy do takiego źródła pewnego systemu działania organizacji. To znaczy, po co to w ogóle wszystko jest? Jeżeli my walczymy o demokrację bezpośrednią, o możliwość wypowiadania się ludzi na poziomie ogólnopolskim czy na poziomie gminnym, to równie istotne jest, żebyśmy tą demokrację bezpośrednią stosowali we własnych organizacjach. Czyli nic o nas bez nas, nie tylko na poziomie ogólnopolskim, nie tylko na poziomie gminnym, ale również na poziomie naszej organizacji. I teraz, to nie jest tylko dlatego, że tak mówi ideologia jakaś, którą my wyznajemy albo w którą wierzymy, ale dlatego o tym mówimy, bo to jest najsilniejsza rzecz, która stanowi o sile organizacji. Ja zawsze powtarzam, że organizacja wtedy jest silna, jak jest dużo członków, dużo sympatyków, jak ludzie są zaangażowani. A kiedy jest zaangażowanie? Wtedy, kiedy pytamy ludzi o zdanie. Wciągamy ich w proces, bo niezaangażowane społeczeństwo to jest społeczeństwo, które ma w nosie, co się dzieje z państwem, w nosie, co się dzieje z gminą i w nosie, co się dzieje ze stowarzyszeniem. I na samym końcu stowarzyszenia, gdzie działa tylko zarząd, więdną, gminy, gdzie działa tylko prezydent z koterią albo radą, więdną i państwa, gdzie społeczeństwo nie jest bezpośrednio zaangażowane, również więdną. Dlatego to zaangażowanie bezpośrednie wzmacnia nas wszystkich. I dlatego właśnie mówimy o tym, że te możliwości zaangażowania członków stowarzyszenia, ale również sympatyków, powodują, że wasza organizacja rośnie. Tego dotyczy ta pierwsza prezentacja. Tak, tutaj w kwestiach prawnych, bo oczywiście przepisy warunkujące to, że walne zgromadzenie członków jest najważniejszym organem i podejmuje najważniejsze decyzje w stowarzyszeniach, no to tak naprawdę od początku III RP, od początku, kiedy prawo o stowarzyszeniach powstało, to wszystko mieliśmy zagwarantowane. Natomiast też pojawiły się takie opcje, jak głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Tutaj bardzo duże postępy w tej legislacji. No, można powiedzieć, że w pewien przewrotny sposób zawdzięczamy pandemii, która uniemożliwiła przez pewien czas sprawne funkcjonowanie stowarzyszeń. I oczywiście tutaj stowarzyszeniom oddano też władzę, żeby w pewien sposób uregulować, jak można z tych elektronicznych form głosowania korzystać. Oczywiście, kiedy ta nasza platforma do głosowań będzie dostępna, to również stowarzyszenia także w tym aspekcie będą mogły z niej korzystać, ponieważ nasza platforma jest przewidziana w ten sposób, że ona będzie w otwartym dostępie dla każdego i po prostu każdy organizator będzie miał wgląd w jej funkcjonowanie, w możliwość ustawienia głosowania, na przykład dla stowarzyszeń przy podjęciu jakichś decyzji. To niekoniecznie muszą być decyzje z walnego stowarzyszenia, ale także decyzje w sprawach bieżących, o których można się chcieć po prostu poradzić, poszukać pomysłów. I tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, jakie są zalety takiej demokracji bezpośredniej w stowarzyszeniu. Bo wy pewnie jako taka organizacja jeszcze nieformalna, ale komitet jednak referendalny, więc też w pewien sposób sformalizowany, macie takie doświadczenie krótkiego działania, ale w dłuższym działaniu w stowarzyszeniach czasami pojawia się pewien taki marazm. No bo są osoby takie, które wzięły na siebie najważniejsze zarządzanie i branie na siebie
głównych decyzji ci najbardziej frontowi działacze. I czasami dochodzi do sytuacji, w których osoby z drugiego szeregu tak trochę nie wiedzą, co mają zrobić, czy mogą coś zrobić, czy mogą coś zaproponować. I w momencie, kiedy w każdym stowarzyszeniu, w każdej organizacji te osoby dostaną możliwość podejmowania decyzji, no to w naturalny sposób ich zaangażowanie się zwiększa. Oprócz tego można skorzystać z pomysłów większej ilości członków, sympatyków, pozyskać ich wiedzę i zaufanie. No, ta mądrość tłumu, czyli wiedza większej ilości osób i to, o czym mówiłem, czyli włączenie biernych osób w aktywne działanie. Bardzo często jest tak, że jeżeli jakiś pomysł na działanie, jakieś podjęcie jakiejś decyzji, jeżeli zostanie wrzucone i zaproponowane, żeby to członkowie, sympatycy wypowiedzieli się w danej kwestii, to niejednokrotnie zdarza się, że nie tylko rzucono oni jakiś nowy pomysł, ale osoby, które do tej pory były zaangażowane w sposób bierny, to znaczy popierały, podpisały się pod jakąś inicjatywą, generalnie są w stowarzyszeniu, może w składkę członkowską płacą, ale nic wielkiego nie robiły, bardzo często te osoby przychodzą do działania, bo bardzo często te osoby też przychodzą z własnym pomysłem, który jeżeli większość osób zaakceptuje, no to wtedy te osoby stają się niejako realizatorem danego projektu, pomysłu, który zaproponowały do wdrożenia. Jeżeli chodzi o te lepsze decyzje, to nie tylko chodzi o to, że członkowie mogą wyjść z taką pozytywną zmianą, ale czasami, no jak ktoś jest prezesem, ktoś jest w zarządzie, to może mu się wydawać, że ma świetny, wspaniały pomysł. I jeżeli decyzje będą powierzone tylko zarządowi, to może się okazać, że nie będzie nikogo, kto będzie w stanie skontrolować, czy ten pomysł aby na pewno jest taki świetny. A w momencie, kiedy także swoje decyzje oddajemy pod ogląd całej społeczności, to może się okazać, że ta społeczność nam wykaże, że albo ten pomysł może wcale taki dobry nie jest, albo może wskaże nam jakieś luki, potencjalne problemy, które przy jego realizacji się pojawią, o których byśmy sami nie pomyśleli, a które, jeżeli podejmiemy działania odpowiednio wcześniej, na wczesnym etapie, możemy im w pewien sposób zapobiec. No i też jest dobrze, kiedy to nie zarząd bierze wszystko na siebie, ale też inni członkowie stowarzyszenia, organizacji biorą na siebie odpowiedzialność i w ten sposób wspierają zarząd. Jeszcze raz. Dlaczego to jest tak istotne? Proszę Państwa, największy problem to jest zawsze zaangażowanie ludzi, prawda? I to zaangażowanie ludzi jest problemem na kilku poziomach. Pierwszy poziom to jest w ogóle zainteresowanie naszym tematem, tym, z czym wychodzimy do społeczności lokalnej. Drugi poziom, niestety zdarzający się w gminach, to jest często tak, że aktualna władza nawet prześladuje tych, którzy się zaangażowali w jakiś proces, prawda? Przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Co to powoduje? To powoduje, że jeżeli my wychodzimy do ludzi ze swoim pomysłem na referendum, na inicjatywę uchwałodawczą, na zrobienie czegokolwiek, to jeżeli mamy złego włodarza miasta, złą Radę Miasta, to ta Rada Miasta będzie biła również w tych ludzi, którzy chcą pomagać. Dlatego takie narzędzia, które pozwalają zaangażować się nie tylko członkom stowarzyszenia, ale również sympatykom, pozwalają współuczestniczyć ludziom, niekoniecznie zostając też członkami stowarzyszenia. My mówimy o takim lejku organizacji, każdej lokalnej organizacji, w zasadzie w ogóle każdej lokalnej. Jeżeli mamy wszystkich obywateli Piotrkowa Trybunalskiego, no to są ludzie, którzy niekoniecznie o nas wiedzą. Jeżeli my ich do tego lejka napakujemy, do góry tego lejka, jako sympatyków i zaczniemy pozwalać im podejmować jakieś decyzje o naszym stowarzyszeniu, dotyczące logotypu, akcji, zaangażowania jakiegokolwiek, to oni jeszcze nie muszą zostać członkami stowarzyszenia, nie muszą tej twardej deklaracji zrobić, ale już zaczynamy ich angażować w proces. A zaangażowany człowiek na tym etapie to jest człowiek, który potem przechodzi do tego lejka i zostaje członkiem stowarzyszenia, aktywnym członkiem stowarzyszenia. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby segmentować ludzi na ludzi, do których w ogóle musimy dojść z przekazem, ludzi, którym proponujemy miękką współpracę i organizację, czyli sympatyków i na końcu członków stowarzyszenia. I teraz bardzo często ci sympatycy są niewykorzystani, bo dajemy, wiadomo, zarząd zarządza, na bieżąco działa w stowarzyszeniu,
członkowie na walnym podejmują różne decyzje, ale bardzo rzadko są wykorzystywani sympatycy. A sympatycy to jest czarnoziem naszej organizacji. My nawozimy tą organizację, ona od tego pęcznieje. Bo nie oszukujmy się, wszystko i nasz wpływ jest tak ważny jak liczba podpisów, które możemy zebrać, liczba ludzi, która przyjdzie na spotkanie, które organizujemy, liczba składek, które ludzie zapłacą na to, żebyśmy coś zrobili. I ta demokracja bezpośrednia i to zaangażowanie ludzi w ten cały proces, ale dawanie im jakiejś możliwości decyzji właśnie, być może nie w zasadniczych sprawach, ale w sprawach, które mogą być istotne dla całości stowarzyszenia, jest tak ważne. Tak, no i oczywiście warto pamiętać o tym, że kiedy pytamy naszą społeczność o ich zdanie, no to tak naprawdę przecież powody, dla których się stowarzyszamy, dla których działamy, to jest działanie na rzecz tejże wspólnoty, więc w naturalny sposób wypełniamy tą rolę. Jak już mówiłem, często jest tak, że po prostu dzięki temu, że wrzucimy jakąś kwestię do głosowania, zapytamy o pomysły, dane osoby się zaangażują. No i też jeżeli ktoś jest zaangażowany, czuje się decyzyjny, no to z większą chęcią będzie włożył też finansowo na stowarzyszenie, być może wspierał bardziej finansowo, jeżeli ma taką możliwość. Wiadomo, że te możliwości są różne, ale także przecież przedsiębiorcy, którzy często nie są w stanie zaangażować się na 100% w daną organizację, bo po prostu obowiązki zawodowe im na to nie pozwalają, czy osoby działające w innych zawodach, które są czasochłonne, a pozwalają im zbudować odpowiednią pozycję materialną, oni mogą zechcieć wesprzeć takie stowarzyszenie, w którym mogą podjąć jakieś działanie właśnie finansowo, ponieważ osobowo własnym zaangażowaniem nie są w stanie ze względu na wykonywaną profesję oraz brak czasu. Tu mamy kilka jakby pomysłów. Rozumiem, że to już dzielimy na grupy, tak? Ja myślę, że jeszcze to tak powtarzając o tym, o czym powiedzieliśmy. Jakie decyzje? Wybór pomysłu, logo, plakatu. Decyzja, jak wydać pieniądze z jakiejś zbiórki. Pomysł na wniosek grantowy, prawda? O tym powiemy w drugiej części w ogóle o grantach i o różnych możliwościach finansowania, ale to jest istotne. Czasami możemy podjąć jakąś decyzję kierunkową, co chcemy zrobić, bo każdy z reguły stowarzyszenia mają jakiś swój główny cel, ale też mogą mieć cele poboczne. Czasami te cele poboczne są też tym napędem, który później pozwala przerzucić tą siłę na ten cel główny. Właśnie pomysł na akcję charytatywną. Pamiętajmy, że stowarzyszenia muszą funkcjonować w czasie ciągłym. I teraz, jeżeli mamy jedną główną akcję, to czasami to jest za mało. Potrzebujemy akcji incydentalnych. Nasz przyjazd jest taką akcją incydentalną. Święta są akcją incydentalną. Zbiórka charytatywna jest akcją incydentalną. Chodzi o to, żeby zamieniać naszą społeczność zgromadzoną wokół jednego celu, również w społeczność, która będzie realizowała różne inne cele. Decyzja o udziale w wydarzeniu, tak? Czy to mają być piknik, święto gminy, dożynki, jakieś święto dzielnicy, tego typu wszystkie... Znaczy, jeżeli chodzi też o ten udział w takim wydarzeniu, bo to się może wydawać bardzo błahe, no, pojedziemy na dożynki czy nie. I dla zarządu często to jest decyzja błaha. Czasami jest tak, że po prostu nikt z zarządu nie chce jechać, no już był kilkanaście razy na takich wydarzeniach. A okazuje się, że być może dla jakiejś części społeczności jest to ważne. I często też w ten sposób jakieś osoby stwierdzają, że jeżeli jest taka możliwość, to może one w ramach stowarzyszenia, reprezentując stowarzyszenie, mogłyby pojechać i reprezentować na jakimś wydarzeniu swoją społeczność. A po prostu bardzo często dla osób, które działają w stowarzyszeniu, ale nie są we władzach, wydaje się to takie odległe i takie abstrakcyjne, przecież oni nie bardzo by się nadawali do reprezentowania stowarzyszenia i czy w ogóle nasze stowarzyszenie bierze udział w czymś takim. Tak jak wspomnieliśmy, w tej chwili jest w audycie platforma, która będzie narzędziem do przeprowadzenia głosowań. Ona będzie oparta o technologię blockchain. Nie chcę tutaj mówić o blockchainie, bo pewnie jakieś półtorej godziny by mi zaszło, zanim bym o tym opowiedział, ale to będzie bardzo fajne narzędzie dla organizacji pozarządowych, dla organizacji spółdzielczych, stowarzyszeń, fundacji, ale również zbiorów obywateli różnych grup inicjatyw.
to, co chcemy Państwu zaprezentować, sprezentować za jakiś czas, to jest właśnie ta platforma. Ona będzie do używania za darmo, bez żadnych opłat, będzie niezawodna, bardzo dobre narzędzie IT. Ale chciałem też powiedzieć, że ten nasz rajd po Polsce, bo my takich spotkań będziemy mieli kilkadziesiąt w tej chwili do końca roku, to też jest miejsce i czas na to, żeby posłuchać Państwa, posłuchać o tym, czy jakieś narzędzia jeszcze nie są potrzebne, bo na pewno to jest tak, że z jednej strony my dajemy jakąś energię, my dajemy wiedzę, ale też potrzebujemy informacji zwrotu. Jak mówiliśmy wcześniej, mądrość tłumu, weryfikowanie też naszych założeń, naszej wiedzy, to też jest dla nas bardzo ważne. Nasze doświadczenia akurat pokazują bardzo mocno, jak to może być wykorzystane, bo odrzucenie naszego wniosku i odrzucenie kwestii związanej z akcją referendalną to jest takim, można powiedzieć, bezprecedensowym jakby strzałem, bo ktoś chciał zabić tą demokrację. Jeżeli byłaby platforma i byłoby do wykorzystywania w jakikolwiek sposób, nam na pewno byłoby łatwiej zbierać podpisy, bo oczywiście za każdym razem słyszeliśmy, że albo jesteśmy jakimiś domokrążcami, albo wyłudzamy dane osobowe w postaci PESEL-u czy innych rzeczy. My ze wszystkich stron mamy takie już doświadczenie pod względem całego referendum, całej tej akcji, aż do złożenia pisma sądowego. Najnormalniej w świecie byliśmy szykanowani przez władzę tutaj, że... Znaczy myślę, że jakby... Bezdarnie szykanowani. Tak, znaczy no, my znamy tą sytuację niestety. Zresztą pewnie wiecie, że też na naszej stronie opisywaliśmy to, co tutaj miało miejsce i na pewno też o samej inicjatywie referendalnej, na samej debacie dużo powiemy, tak? Jakbym mógł trochę w temacie tego, o czym rozmawiamy, już pomijając sprawę referendum, to powiem szczerze, że ja uważam, że nasze pokolenie, jak wszyscy jesteśmy, my jesteśmy już straceni. My powinniśmy działać od szkoły podstawowej, żeby nowe pokolenia nauczyły się tej demokracji i tego właśnie tego samorządu i w tej wybieralności, żeby w szkole, na przykład, jeżeli jest malowana dana klasa, to wszyscy, którzy w tej klasie uczą się, powinni zagłosować, że wybieramy, nie wiem, biały, fioletowy, szary, przedstawić im trzy propozycje i ten głos, żeby był uszanowany, może by się wtedy młodzież nauczyła. Nasze pokolenia, pan pewnie jest tutaj młodszy, tu są młodsi, ale myślę, że ci młodsi i starsi, wszyscy już jesteśmy straceni. To jest, my nie jesteśmy nauczeni tego i bardzo ciężko będzie to przepracować wam. Myślę, że ta praca od dołu, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, żeby dzieci musiały podejmować decyzje i żeby te decyzje były uszanowane. One by się wtedy nauczyły do końca tej szkoły, że później jest referendum, wybieramy między jednym a drugim, działamy, idziemy, bo nasz głos jest ważny. Bo jak wybierałem biały kolor ściany, to się udało, bo się koledzy zebrali, wszyscy się zebraliśmy i wybraliśmy, że będzie biały kolor ściany. Albo wycieczka, gdzie jechać. To jest takie przykładowe. No to tak, natomiast chciałem bez pracy na dole, to znaczy na dole, wśród tych najmłodszych nie damy rady tego zrobić. My, to niech pan zobaczy, jaka jest garstka ludzi. Oni się, ja nie jestem związany z RPP, jestem osobą z zewnątrz i powiem wam tak, oni się naprawdę dwoili i troili, żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi. No przyszło sporo. Uważam, że jak na Piotrków, to przyszło i tak gigantycznie dużo. Tak, natomiast w kwestii właśnie tutaj działalności w szkołach, to oczywiście jeżeli chodzi o takie prowadzenie warsztatów w szkołach, no to teraz było to trochę problematyczne, bo też po co prawda nieprzyjętych reformach niespecjalnie szkoły chciały wpuszczać, zwłaszcza, że zawsze odbierają trochę czasu z siatki godzin. Natomiast jeżeli chodzi o edukowanie najmłodszych, to jako Instytut Demokracji Bezpośredniej stworzyliśmy broszurę informacyjną,
która trafiła do szkół i która stanie się podstawą do nauczania właśnie o demokracji bezpośredniej w szkołach. Jak chodzi o takie podejmowanie decyzji, my też to oczywiście promujemy, natomiast tutaj staramy się też docierać do dyrektorów, przekonywać ich do tego, żeby oni też brali to pod uwagę. No, natomiast pewne zmiany też ja osobiście uważam, że wymagały się zmiany na poziomie ustawowym. Ja uważam, że wy nie powinniście próbować docierać do dyrektorów, tylko w alejach szucha. Tam są decyzje podejmowane, jakby to nie zabrzmiało. I jak oni zdecydują się, że raz na pół roku mamy 2 godziny zajęć lekcyjnych z demokracji, nawet w przedszkolu, to czy się tam jakoś inaczej, nie wiem, białe misie, czerwone misie, będziemy kupować klocki Lego. Znaczy na ten moment taka decyzja jest, czy ona zostanie utrzymana zależy też od budowy władzy. A po prostu to musi zejść od góry, bo dyrektor to jest to, co tutaj, on jest zależny od prezydenta. Przepraszam, prezydenta. Ja powiem tak, ma pan 100% racji, jeżeli chodzi o to, ja bym powiedział, że problem jest głębszy. To znaczy problem polega na tym, że najpierw musimy zacząć od siebie. To jest podstawa. Najpierw zmiana musi być w nas samych. Dlatego, że my mentalnie nie przeszliśmy jeszcze pełnej zmiany. Ziarno nie widzi kwiatu, ale państwo są tym ziarnem. My jesteśmy tym ziarnem. Ono wzrasta powoli. Komuś się chce przyjechać do tego Piotrkowa, do Starachowic, do Czarnej Górnej, do Chrubieszowa i do innych miast Polski. I my jesteśmy tym zalążkiem. Nie jest za późno dla nikogo. Ja bym powiedział, że to jest przedświt na razie. My jesteśmy przed świtem. Jesteśmy przed świtem, bo mimo, że mamy demokrację od 89 roku, to jeszcze nie mamy takiej pełnej, prawdziwej demokracji. To o czym powiedziałem. Punkt 4 Konstytucji, tak? Artykuł 4 Konstytucji. Gdzie jest ta bezpośredniość? Ona jest wszędzie blokowana. I teraz te nasze działania powoli, państwo są świadectwem tego działania. Że można się zebrać w Piotrkowie, że można podpisać, że można zawalczyć o referendum. Ba, że nawet jak to zostanie odrzucone, to my pójdziemy do sądu. Nie załamywać się. Iść dalej w tym procesie. I za to wam bije brawo, dlatego że wy jesteście właśnie tym ziarnem rzuconym na tą glebę, na której niekoniecznie jest trochę skały, jest trochę piasku. Nasze działania są też nie do końca wystarczające, ale coś trzeba robić. Dlatego tak jak Tomek powiedział, wydajemy publikację, ta publikacja trafi do wszystkich szkół. Ilu nauczycieli jest nauczonych myślenia demokratycznego? Ba, nie demokratycznego, tak jak my to dzisiaj rozumiemy, ale tego demokratycznego, gdzie jest ta demokracja bezpośrednia. Gdzie demokracja nie jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, frazesem w ustach, ale autentycznym zaangażowaniem grup. Dlatego nasze szkolenie, być może trochę nudno, ale zaczynamy od tego, że jeżeli się sami zmienimy, jeżeli domagamy się demokracji w gminie, domagamy się demokracji bezpośredniej w Polsce, to musimy też mieć demokrację bezpośrednią w swojej organizacji. Co czasami jest bardzo trudne, wiem, bo co najmniej 2 stowarzyszenia zakładałem i regularnie nie cierpiałem, jak członkowie coś ode mnie chcieli, wycinałem tych członków, po czym zobaczyłem, że jestem sam w tym zarządzie i nikt nie jest zainteresowany moimi działaniami, bo wyciąłem, że tak powiem, wszelkie zaangażowanie organizacyjne, bo mi ci członkowie tylko przeszkadzali. Tymczasem to jest metoda na to, żeby działać. Jedno zdanie proszę, bo musimy lecieć dalej. To znaczy, wie pan, to co powiedziałem, to nie było nic do pana, bo ja jakby... W ogóle tak tego nie odebrałem. W ogóle tak tego nie odebrałem. Że próbujecie tą skałę rozbić, ale powiedziałem tam miękką skałę, tam gdzie jest ten piasek dopiero na dole, te dzieci, które są piaskiem, które staną się skałą, tam jest łatwiej. My już jesteśmy skałą i przysiągnięcie. 100% racji, ale to wy jesteście głównymi bohaterami, a nie my, bo myśmy przyjechali do ludzi, którzy lokalnie się zaangażowali, podjęli decyzję o zbieraniu podpisów pod referendum, narazili się lokalnym
koteriom, różnym organizacjom, układom. Ja wiem, jakie to jest trudne, bo w niejednym miejscu albo sam to robiłem. Proszę Państwa, my jesteśmy stąpiem doświadczeni, ja zbierałem podpisy. Na mnie też pluto na ulicy, więc ja wiem, co to znaczy zbierać podpisy. To nie jest prosta sprawa generalnie. Ale jasne. I dlatego przyjeżdżam i patrzę z podziwem na salę pełną ludzi, salę ludzi, która potrafiła wyjść z własnego kokonu. I za to wam brawo. Jest jedna, proszę Państwa, zasada. Nie dać się zastraszyć. No o to chodzi, o to chodzi. To jest cała podstawa. Ale dzieciom to przekazywać i w ogóle nie bać się, że zwierzchnik, dyrektor czy w szkole, on ma dużą władzę. Nauczyciele się bardzo boją. Ja mam takie przykłady tu od nas Piotrkowa, ale nie będę wymieniał na razie tej szkoły, bo będzie bliżej referendum, pan Wojniak i tak dalej będzie. Ja wejdę do akcji wtedy. Mamy się nie podać. A teraz tak sikiera pan. To prawie we wszystkich szkołach. Tak, ale to jest jedna decydująca. Chciałem tylko spuentować już cały ten temat, bo panowie macie też coś do powiedzenia jeszcze więcej. Proszę Państwa, demokracja rodzi się w domach. I od tego powinniśmy wyjść. Ale to jest proces. To jest proces, każdy z nas dojrzewał, to jest w naszych rękach. To nie wydarzyło się nagle. To był cały proces, który trwał latami i my dojrzewaliśmy do tego tak naprawdę, żeby wyjść na ulicę, żeby powiedzieć swoje zdanie, żeby podnieść tam rękę do góry, żeby się odważyć. Tu jest problem, że ludzie się boją, że ludzie mają do dyspozycji tą demokrację, ale boją się sięgnąć po te narzędzia, które mają na wyciągnięcie ręki. I to ich po prostu zniechęca, stąd ta apatia, tak? Ja naprawdę chciałem jeszcze raz podkreślić, że jesteście jednym z nielicznych przykładów w Polsce i dlatego tutaj jesteśmy, bo jesteście przykładem też dla innych, tak jak mówię. Gdzieś tam w Starachowicach, gdzie ludzie zorganizowali inicjatywę uchwałodawczą, mówią, ale nas tu jest mało, jesteśmy słabi i tak dalej. A my mówimy, ale w Skarżysku Kamiennej nikogo takiego nie ma. W Kielcach nikogo takiego nie było, więc tak naprawdę wielkie rzeczy nawet się od małych grup zaczynały. Od 12 osób się potrafiły największe rzeczy zaczynać. Także słuchajcie, naprawdę, naprawdę jest bardzo dobrze. Będziemy kończyli tą część szkolenia, w której my mówimy. I teraz poprosimy o odliczenie może, tak? Tak, o odliczenie do czterech, bo chodzi o to, żeby podzielić Państwa na cztery grupy, bo tak jak patrzymy po sali, wydaje nam się, że jest około pewnie 20 osób, więc idą 5, może 6-osobowe grupy i wtedy przejdziemy do takiej stricte warsztatowej rzeczy. Czy mogę Pana pierwszego? Jeden. Dwa. Trzy. Jeden, trzy, dwa, cztery. Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Uznaliśmy, że mieliśmy 10 tysięcy na wydatki naszego stowarzyszenia. Kawa, papier, długopisy, coś tam. Ale zabrakło pieniędzy na delegację, 2000, więc sumarum jest 12 tysięcy. Te środki możemy pozyskać, przesuwając je z innego paragrafu. Podejmujemy taką decyzję, powiadamiamy członków, aby odbyło się głosowanie, czy wyrażają zgodę na przesunięcie tych 2000. Przedstawiamy problem, że pieniędzy było tyle potrzeba, tyle, treść pytania, czy członek wyraża zgodę na przesunięcie środków w kwocie takiej i takiej. Formę głosowania uznaliśmy, że chcemy jawną. Dlaczego? Dlatego, aby ze względu na ilość osób w stowarzyszeniu nie zaszła obawa o brak transparentności, że gdzieś ktoś coś się pomylił. Argumenty, by rozstrzygnąć tę kwestię demokratycznie, wiadomo, środki finansowe zawsze są problematyczne, tu rodzą się konflikty, więc aby było to jasne, każdy się wypowiada. Argument na rzecz tego, że lepiej pozostawić tę kwestię władz, no może pomożecie? Nie znaleźliśmy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy dwójkę w takim razie. Pięknie. Czyli się pojawił mały problem, ponieważ my dwójki i czwórki połączyliśmy. Świetnie. Może być organizacje mogą się łączyć.
Jesteśmy krok do przodu. Tak jest. My już poszerzyliśmy demokrację. Już pozyskaliście członków. Także tak. No my tutaj mieliśmy trochę inne zadanie, bo musieliśmy zapytać sympatyków naszej grupy, co myślą w danej kwestii. Tak? My żeśmy tutaj jako temat problem z uzasadnieniem wymyśliliśmy wybór na przykład logo stowarzyszenia i albo zaproponowanie sympatykom kilku wariantów, albo zaangażowanie ich bezpośrednio na zasadzie konkursu, żeby stworzyć konkretne logo i później zorganizować na przykład za pośrednictwem social mediów ankiety, czy bezpośrednio wybór tego, formy tego loga i ustalić, który jest najlepszym wariantem. W jaki sposób chcecie dotrzeć do sympatyków? Zaproponujcie metody. Tak jak mówiłam, nastawialiśmy się na pozyskanie jak największej grupy odbiorców, czyli social media, ankieta na Facebooku na przykład. Informacja w prasie na zasadzie ogłoszenia formy ankiety lub bezpośrednio poprzez na przykład uliczne głosowanie i zbiórka podpisów. Dwa argumenty na rzecz tego, by rozstrzygnąć tę kwestię demokratycznie. Chodzi o to, żeby włączyć jak największą, zaangażować jak największą grupę osób. Zależy nam na opinii wszystkich sympatyków stowarzyszenia, ponieważ jesteśmy jednością, dlatego chcemy zorganizować głosowanie, żeby poznać zdanie wszystkich sympatyków grupy i dokonać właściwego wyboru, tak? Na zasadzie też takiej burzy mózgów. Jeden argument na rzecz tego, że lepiej pozostawić tę kwestię wyłącznie w gestii członków organizacji. Nie ma tutaj tak naprawdę takiego argumentu, dlatego że my wychodzimy na zewnątrz, my wychodzimy do sympatyków. Gdybyśmy chcieli to załatwić na poziomie członków tylko i wyłącznie stowarzyszenia, no to zamykamy się w tym momencie na naszych sympatyków i na odbiorców, kiedy możemy ich zaangażować. Super. Tak, znaczy, ja bym tutaj jeszcze też dodał, być może mieliście to w trakcie dyskusji, natomiast przy takim konkursie warto zwrócić uwagę też na to, na jakich kryteriach będą przyjmowane propozycje, kto podejmie tę decyzję, jakie propozycje zostaną przyjęte i rozumiem, że te przyjęte propozycje poddane pod głosowanie i też ja akurat jestem działam też w stowarzyszeniu, gdzie kilka lat temu zmienialiśmy logo, to była jedna z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, mimo że głosowaliśmy to wewnątrz stowarzyszenia. Jakby wychodząc z konkursem, warto też zaproponować jakieś wytyczne. Tak. Znaczy, co chcemy, żeby to logo reprezentowało, tak. Jakie elementy się naprowadzić. Na niego zostały, tak, wartości jakieś. Tak, my żeśmy też stanęli przed taką sytuacją właśnie jeszcze na etapie przed referendum, na etapie protestu, który się tutaj w Pyczkowie odbył, bo tak naprawdę preludium do referendum był protest w styczniu. I już na grupie, którą stworzyliśmy, wtedy staliśmy przed dylematem na przykład jak ma wyglądać logo protestu. I przygotowaliśmy kilka wariantów, na przykład wariant z pięścią, wariant ze szczekaczką i tak dalej. I zarządziliśmy taką ankietę i poprzez głosowanie członkowie grupy wyrażali swoją opinię. Tak? Też żeśmy właśnie wtedy nakierowywali członków grupy na to, jak to powinno wyglądać, a później przygotowaliśmy na tej podstawie gotowe propozycje. Czy na tej samej zasadzie. Powiedzmy, że już to przerobiliśmy trochę. Bardzo dobrze, ale dziękujemy bardzo. Brawo, dziękuję. No, to jest super, ale powiem o jednej takiej rzeczy, nie do końca związanej z organizacją, ale bardzo często jest tak, że jakiś włodarz miasta, burmistrz, prezydent albo wójt jest takim demokratą bezpośrednim. Czyli jest takim demokratą, że u siebie na profilu jakieś robi głosowanie, tak? I potem z tego głosowania wyciąga takie demokratyczne wnioski, jakie mu są wygodne, prawda? Więc trzeba zwrócić też uwagę generalnie, to o czym powiedział Tomek jest bardzo ważne. Zawsze powinny być jasne kryteria pewne, tak? Jak głosujemy, co z tego głosowania wynika i tak dalej. Bo są tak zwane, powiedziałbym, cwaniaki demokracji bezpośredniej. To są właśnie ci, co niby konsultują, ale na samym końcu i tak podejmują decyzje w zależności od własnego widzimisię. Dlatego pewna systemowość też w podejmowaniu decyzji, jasna ścieżka jest ważna, żeby wszyscy mówili, dobra, to ja nie tylko się wypowiedziałem, a na końcu ta wypowiedź miała jakieś znaczenie.
Okej, okay, czyli grupa nie parzy, grupa to była 2, 3, 4. To jeszcze trójkę prosi. Grzesiu, zapraszam. Nie, no ja... Proszę bardzo. Ale dlaczego? Panie Grzegorzu, zapraszam. Czy... Ja troszeczkę nie bardzo, bo myśmy... Dobrze jest, mów. W czwórkę nieukami, nie będziemy czytać. Nie doczytaliśmy. I w zupełnie inny temat rozważyli. Spoko. Będzie ciekawy. Temat, który dotyczy naszego miasta, to znaczy prohibicji, która u nas jest po 23. Tak, i uważamy, że całe miasto, nie tylko nasza organizacja, powinna zorganizować możliwość głosowania przez mieszkańców na temat tej prohibicji. Co? I teraz tak. Tematem, problemem, uzasadnieniem. Tematem jest prohibicja po 23. Jakie z tym są problemy, to znaczy jeżeli chodzi o prohibicję? Po pierwsze, część sklepów nocnych, które były w Piotrkowie, no, przestały istnieć ze względu na to, że z braku klientów. Jest, tak, jest problemem, jest na przykład takim, że mnie się to już parę razy zdarzyło, że wracając z wielodniowego pobytu w kraju, za granicą, nieważne, po 23 przyjeżdżam i ja muszę rano wcześniej wstać, nie mogę sobie pospać i rano wstać, żebym kawy się napił, żebym zjadł sobie bułkę świeżą i dopiero pójść do sklepu, bo nie jestem w stanie zrobić po 23 w Piotrkowie zakupów. Drugą stroną jest to, że mieszkańcy, którzy mieszkali w pobliżu tych sklepów nocnych, skarżyli się oczywiście na hałas, jakieś niedogodności, że są jakieś awantury, więc to są te argumenty za i przeciw. Treść pytania? Pytanie jest proste. Czy jesteś za nocną prohibicją od 23 w Piotrkowie Trybunalskim? Forma głosowania? Tutaj uważamy, że no, to już jest bardzo dowolnie. Elektroniczna ogranicza nas do tego, że niestety tak myślę, że tą granicą jest... elektroniki jest 50 lat. Powiem tak szczerze, z mojego doświadczenia. Ludzie w wieku 50 lat są tak 50-50. Czym starsi, tym mniejszy mają kontakt z tą elektroniką. Młodsi, coraz większa grupa się tego dzieje. Więc głosowanie powinno się odbyć anonimowo. No i niestety papierowo, ewentualnie podwójnie, to znaczy, że możliwość jest elektronicznego. Wtedy no, system musiałby być rozbudowany. Nie posiadamy takiego systemu, że jeżeli ja zagłosuję elektronicznie i przyjdę do tego miejsca, gdzie są głosy, to tam będzie, że ja już zagłosowałem, żebym nie mógł drugi raz zagłosować. Trzeba by było to no, jakoś tak no, rozwiązać elektronicznie. No niestety nie mam na to do końca pomysłu. No, czy to jest kwestia informatyczna bardziej. Oba argumenty chyba podałem już na początku. Jeden argument na rzecz tego, żeby pozostawić to w gestii władzy, zarządu. Brak. Nie mam takiego argumentu, dlatego że uważam, że tego typu decyzje podejmowane w miastach są... powinny być podejmowane poprzez głosowanie mieszkańców, a nie tylko radnych, którzy z reguły są... Bezradni? Nie. Oni są z reguły po prostu związani w pewne grupy. Tak jest, tak jak u nas jest, są radni prezydenccy i mamy 4 radnych, którzy są po drugiej stronie. Proszę? Nie prezydent. Tak. 4 radnych, którzy są po drugiej stronie i oni to sobie mogą tam, po, że tak powiem, palcem w bucie, pokrzyczą, pohałasują i dzieje się tak, jak chce i tak pan prezydent. Więc to jakby uważam, że wiele takich rzeczy powinno być w ten sposób właśnie, nie tylko to głosowanie, ale wiele decyzji, które wpływają na, jakby na dalszy tok i działanie miasta powinny być w ten sposób podejmowane. Być może właśnie powinno być to jest pomysł jakiś, żeby w miastach tego wielkości Piotrkowa Trybunalskiego powstały takie punkty, które będzie się co jakiś czas uruchamiać i tam urzędnik będzie siedział w weekend
będą przychodzić mieszkańcy. Ci, co są elektroniczni, będą mogli elektronicznie zagłosować, a ci, co... To taki mój pomysł teraz, mi się bieżąco. A ci, co nie są elektroniczni, co nie potrafią tego zrobić, po prostu przyjdą i tam zrobią to, dostaną to, to znaczy mogą zrobić to papierowo i zostanie to zeskanowane, lub też jak w Stanach po pokazaniu duży ekran dotykowy, mamy tak, nie, wytłumaczy urzędnik, człowiek wchodzi za kotarę, oddaje głos, w Stanach jakoś to działa, tak głosują elektronicznie, jakoś dają sobie radę. Myślę, że też byśmy dali radę. Ci, co już w ogóle nie dają rady w ten sposób, no to... Super. Panie Grzegorzu, dziękuję. Ja jednak... Tak, natomiast, bo nie wiem, czy wiecie, ale... ...którą teraz będziemy składać i robimy. I to jest wspaniałe, prawda? U was jest mniej chyba niż 300. U was 300. Dokładnie dzisiaj to będziemy przedstawiać i mówić. I to jest świetne, prawda? To jest świetne narzędzie, dlatego że jest konkret, składamy na Radzie Miasta i Rada Miasta musi głosować generalnie. I teraz przykład z prohibicją też jest dobry, bo w ogóle referenda, wiadomo, żeby miały napęd, to pamiętajcie, że w referendum może być więcej pytań. Nie musi być jedno pytanie. Można na przykład grupować referenda. Chcemy przeprowadzić jakąś nudną rzecz dla całej społeczności, ale dodajemy dwa ekscytujące pytania referendalne na przykład. I zbieramy blokami. Co zrobił PiS? PiS dał 4 pytania, prawda, do referendum. Nie musi być jedno pytanie referendalne. Może być prohibicja, jakiś nudny temat dla całości, no ale jak już idą, to głosują. I jakiś gorący temat znowu pod tytułem darmowe MPK albo coś, prawda? Czyli to samo zresztą z inicjatywami uchwałodawczymi. Możemy zbierać pod te 300 podpisów blokiem. Za jednym tematem, za drugim, za trzecim, prawda? Od razu mamy 3 tematy. Ale o tym będziemy jeszcze... Ja jeszcze jako ciekawostkę historyczną, bo ja się akurat w instytucie w dużym stopniu tym zajmuję i lubuję, powiem, że akurat prohibicja historycznie jest jednym z tych tematów, który był pod referenda poddawany najczęściej i na naszym kanale też znajdziecie rozmowę akurat ze mną, w której ja opowiadam o tym, jak to na świecie w różnych państwach tą prohibicję i to też w różnym stopniu natężenia głosowano. Okej, okay. Słuchajcie, teraz szybko jak zdobyć środki na działanie. Potem sobie zrobimy przerwę. Zostańmy tak jak siedzimy, bo też podzielimy na grupy, też będzie małe zadanie dotyczące finansowania. Ja powiem jeszcze dwa słowa od siebie. Ja mam przyjemność być prezesem Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, to jest Towarzystwo Finansowania Społecznościowego. I tym crowdfundingiem zajmuję się od 10 lat. Pomogłem kilkuset projektom zebrać finansowanie. Od sasa do lasa zawsze się śmieję. Jak zaczynałem, to jeszcze PiS nie rządził i wtedy wszystkie lewicowe organizacje u mnie zbierały albo musiałem pomagać. To znaczy prawicowe, potem przyszedł PiS, to nagle pojawiły się lewicowe organizacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to finansowanie społecznościowe jest mi głęboko znane, bo tak jak mówię, pomagałem organizacjom, stowarzyszeniom, ale też projektom biznesowym, fundacjom i różnym grupom ludzi, którzy zbierali na różne rzeczy pieniądze. Okej, słuchajcie, do działania zawsze są potrzebne pieniądze, nie łudźmy się. My tutaj za darmo nie przyjechaliśmy, był pociąg, za darmo nie powstanie ta platforma, trzeba było skądś zebrać te pieniądze. Zebrać, zdobyć. Spotkania, działania jest zawsze koszt. Prowadzenie, funkcjonowania czegokolwiek jest kosztem. Albo to jest pieniędzy członków, sympatyków z różnych możliwości. Ja w ogóle chciałem zapytać, czy prowadzicie takie narzędzie jak newsletter, panie prezesie? Prezesie. Ale macie newslettera? Ja zawsze zachęcam do tego, żeby odpalić newslettera. Aczkolwiek tu powiem, że strona na Facebooku sprawnie działa. Super, to jest bardzo dużo, ale jestem wielkim nie fanem Facebooka, a wielkim fanem newsletterów. Facebook jest dobry, żeby różne rzeczy robić, ale pamiętajcie, że Facebook to wielka korporacja. Facebook przycina zasięgi. Tak jak kiedyś, lata temu, jak Facebook wchodził, to było wielkie pole do zagospodarowania, można było zbierać ludzi. Jak coś publikowaliśmy, to wszyscy się o tym dowiadywali. Dzisiaj Facebookowi, jak jest się firmą, trzeba dużo płacić, jak stowarzyszenie mniej, ale trzeba coraz bardziej płacić za to, żeby
się informacje rozchodziły. Tymczasem newsletter to jest, że tak powiem, jedna z naj... Dostanie od kogoś maila do mojej bazy mailowej, to jest złoto, na którym każdej organizacji powinno zależeć. Czyli jak mamy zgodę na to, żeby komuś przesłać wiadomość, ktoś się zdecydował na danie nam maila, to alleluja, to jest złoto, które my możemy wykorzystywać. Tylko ważna uwaga, nie przesadzić. Nie przesadzić, ale możemy wykorzystywać, mamy to poniekąd za darmo. I znowu, jak zbieramy podpisy, prawda, pod referendum, pod inicjatywą jakąś uchwałodawczą, to zawsze zbierajcie podpisy dla swojej organizacji, to znaczy zawsze zbierajcie, żeby ludzie dawali adresy mailowe, bo można im wysyłać komunikację jakąś o tym, co się ciekawego dzieje w stowarzyszeniu, o tym, co się ciekawego dzieje w naszej okolicy, jakie robimy akcje, co zbieramy i tak dalej. Zawsze newsletter, pamiętajcie, najtańsze medium i do rozwoju. Te wszystkie rzeczy, tak jak powiedziałem, liczba członków, liczba sympatyków, liczba obywateli, do których docieramy, to są te liczby, do których możemy wysłać prośbę o wsparcie, których możemy zaangażować do tego, żeby nam zapłacili pieniądze, a te pieniądze będą nam potrzebne do jakichkolwiek działań. No właśnie, nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Teraz tak, ogólnie, skąd można pozyskiwać finansowanie? Granty instytucji publicznych. Słuchajcie, bardzo często organizacje nie doszacowują albo zapominają o tym, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Sportu mają swoje programy. I Bogu dzięki, nieważne kto rządzi, to zawsze te trzy ministerstwa mają pulę pieniędzy do wydania dla organizacji i nie tylko wydają dla swoich organizacji, Bogu dzięki, tak? Czyli muszą zrealizować jakąś pulę grantów, jakieś pieniędzy i te cały czas programy się przewijają. Dlatego zawsze warto na bieżąco monitorować te trzy strony ministerstw: kultury, edukacji, sportu i turystyki. Na przykład teraz w sporcie i turystyce jest bardzo fajny program, gdzie można aplikować generalnie. Tak jak mówię, nie tylko swoim dają pieniądze, co jest bardzo ważne. Stowarzyszenie ma, dzięki temu może mieć jakieś pieniądze, możemy się usiąść zastanowić, czy jakiś nasz cel główny, do którego nie powołaliśmy, nie zrzeszyliśmy, nie można pod taki grant podejść. Drugą rzeczą to są Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Warto patrzeć na te programy. Niektórzy zapominają, ale Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa regularnie takie rzeczy robi. Fundusz Patriotyczny, Fundusz Sprawiedliwości, nie wiem jak długo, chyba już niedługo będą działały, że tak powiem, ale Narodowe Centrum Kultury to też jest bardzo ciekawa rzecz dla kulturalnych inicjatyw. To co mówię, zachęcam do tego, żeby nawet jeżeli mamy główną oś istnienia organizacji, żeby myśleć o dodatkowych różnych rzeczach. Wiecie, jak Piłsudski tworzył drużynę Strzelca, to nie wszyscy myśleli o tym, żeby walczyć o wolną Polskę. Niektórzy po prostu chcieli się gimnastykować, tak? Alleluja! Od gimnastyki do wolnej Polski. Tak samo może być ze stowarzyszeniem, prawda? Od jakiejś inicjatywy sportowej albo kulturalnej do tego, żeby u nas referenda i demokracja bezpośrednia zadziałała. Słuchajcie, niewykorzystana rzecz znowu. Granty firm państwowych i prywatnych. Większość spółek Skarbu Państwa. A do kogo należą spółki Skarbu Państwa? Do nas. Przecież to nasze są spółki, tak? To my, naród, że tak powiem, wybiera przedstawicieli, a potem ci przedstawiciele naszymi swoimi ustami spijają to mleczko z tych spółek Skarbu Państwa, ale mają też fundacje. I te fundacje działają aktywnie. I te fundacje wszystkie mają granty. I znowu, dobra wiadomość jest taka, że każda z tych fundacji posiada swój program grantowy i daje granty nie tylko swoim. Niestety w większości, w 50% bym powiedział, że to są swoi, ale Fundacja Lotto, Fundacja PZU to są fundacje, z których i dla prawicowych, i dla lewicowych organizacji udawało mi się pozyskać środki. Warto sobie zrobić listę tych fundacji i pisać do nich. Szczególnie super są momenty, jak jest zmiana władzy.
Bo jak jest zmiana władzy, to zmieniają się władze w tych fundacjach i one nie do końca są jeszcze połapane, że tak powiem, chuj z chust terenu, prawda? I to jest idealny moment, żeby napisać do nich o jakiś grant. Oczywiście trzeba być wyczulonym na, że tak powiem, czas, który istnieje. I tak, jak rządziła prawica, to mnóstwo organizacji pisało dla żołnierzy wyklętych. No i teraz cała Polska to byli żołnierze wyklęci. Okazywało się, że w najmniejszej gminie nawet się żołnierze wyklęci znajdowali i te fundacje dawały. Dawały, bo mówią, no wiadomo, to chyba nasi jak żołnierze wyklęci. Teraz wydaje się, że będzie zmiana, zobaczymy jak to będzie, ale jak będzie zmiana, to wszystkie demokratyczne rzeczy, demokratyczne inicjatywy, no wydaje się, że powinny być w MOZ-ie. Więc piszcie do Fundacji Lotto, do Orlenu, do Fundacji PZU, do wszystkich fundacji dużych spółek Skarbu Państwa, bo to są nasze pieniądze. I to nam się jak psu miska należy, żeby napisać do nich i je atakować. I słuchajcie, naprawdę często ci prezesi fundacji, ja byłem przez krótki okres czasu doradcą zarządu totalizatora do spraw innowacji. Ja pamiętam, jak ten biedny prezes podejmował te decyzje. To drżał, czy to nasi, czy to nie nasi. Trzeba przyznać. A jak ktoś 5 razy napisał, to w końcu dla spokoju ducha dawał 25 tysięcy złotych. Więc warto z tego korzystać. Granty zagraniczne, programy organizacji pozarządowych, granty norweskie, aktywni obywatele, to jest bardzo ciekawa rzecz. Fundusz Obywatelski, Fundacja Batorego, Polska-Amerykańska Fundacja Wolności, czasami ambasada USA robi różne projekty. Tam znowu, to są warto te strony sobie odwiedzać. Jak widzicie, całą tą ABC, wszystkie te rzeczy warto monitorować. Jak się jest członkiem organizacji, zakłada się organizację, warto patrzeć po kolei, gdzie coś się dzieje, bo one mają cykliczność pewnego rodzaju. O każdym z tych miejsc można by dużo opowiadać, nie ma na to czasu, ale warto sobie zrobić listę. Robię sobie tabelkę w Excelu, wszystkie dane tych ludzi są poumieszczane na stronach, czy to fundacji, firm państwowych. Znowu, ja napisałem, są też firmy prywatne. Pamiętajcie, że większość spółek z giełdy papierów wartościowych notowana na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych to są spółki, które muszą robić tak zwane działania CSR-owe i najczęściej mają fundacje. W zasadzie spółki giełdowe, nie ma spółki, która by nie miała jakiejś własnej fundacji. I do tych spółek warto się też zgłosić. Warto sobie przejrzeć. To jest następny zasób. Na głównym parkiecie jest ponad 400 spółek notowanych, czyli ponad 400 fundacji. Znowu, część z nich to są fundacje martwe albo robione z różnych tam powodów właśnie takich tylko i wyłącznie bling, ale jednak mimo wszystko warto o tym pamiętać. Mówiliśmy o dużych rzeczach, tak? Czyli ministerstwa kultury, sportu, edukacji narodowej to są kluczowe, chociaż na przykład warto patrzeć, czy w cyfryzacji też coś się nie dzieje, bo to mogą być jakieś rzeczy. Ale na przykład, podam wam przykład, macie kino w Piotrkowie jakieś fajne działające? DKF jakiś jest? Helios. No Helios, wiadomo, Helios to masuwa generalnie. A jest coś takiego jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, prawda? PISF. Warto się zalogować na PISF, bo PISF ma taki program grantowy dla małych kin. Może by można było założyć małe kino w Piotrkowie. Na to można dostać nawet 50 tysięcy złotych od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kino kawiarnie gdzieś można zorganizować, prawda? I PiS wydaje na to granty. Nie patrzy lewica, prawica, tylko od tego jest, prawda? Więc takich instytucji różnych jest sporo. I wyobraźcie sobie, że jako organizacja budujecie gdzieś sobie małą kino kawiarnię w jakiejś małej sali. Ale wracając, to są te duże rzeczy, ale schodzimy na dół. No to znowu, patrzymy, co jest z miastem i teraz tak, jak jesteśmy dobrze z miastem, no to możemy coś od tego miasta wyciągnąć. Jak jesteśmy źle z miastem, to też trzeba składać, bo jak nie dają, to jest casus belli i możemy mówić, 14 razy złożyliśmy, a oni nie dali, prawda? Czyli w składaniu warto, nie warto szukać wymówek,
bo czasami też może się zdarzyć tak, że ten, który przyjmuje po raz kolejny wniosek, powie, dobra, dajmy im w końcu, bo będzie, że cały czas im nie daje. Albo jak czasami się władza zmieni, to może być, no przecież oni już od dawna proszą. Dokładnie tak. Umowy sponsorskie, darowizny. Bardzo fajnie działają banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze bardzo często są niezależne od nikogo. To znaczy prezes banku spółdzielczego lokalnego to jest, że tak powiem, samodzielny komes. Ja zresztą kocham banki spółdzielcze, kocham spółdzielczość i bardzo, bardzo często spółdzielcze banki wspierają inicjatywy lokalne, bo tak jak mówię, oni są niezależni ani od dużych banków, tam fundacji PKO BP czy PKO SA, oni podejmują decyzje samodzielnie. Lokalny producent, jakieś nie wiem, w Piotrkowie macie, właśnie, w Piotrkowie jest jeden z największych, jest kto jest producentem lokalnym, którego zna. W Piotrkowie jest fabryka kiełbasek dla psów i to jest lider produkcji tego rynku. On jest monopolistą. Moja rodzina. Tak, pana rodzina, no właśnie, Maciołek, Marcin zdaje się, tak? Bracia. No właśnie, bracia Maciołek. Jałowiec jeszcze jest. Ale chciałem powiedzieć, że to jest super, super producent, bo on jest naprawdę ma 90% rynku produkcji kiełbasy, prawda? Świetnie. Został skontrolowany przez 3 czy 4 razy od momentu, kiedy zaczęliśmy referendum. No właśnie. Nie dziwię się, nie dziwię się.